God, Lana, you know how to sneak up on somebody. You're seeing Plunkett today, right? Only if I manage to rake up all this paperwork before noon. Talking to the old man after that is useless. He'll already be soaking up his cocktails. I hear they're having problems with the new curator from the mayor's office, the one in the green jacket. I need to take notes on Isaac Brommel's testimony. You remember him, paralyzed at the waist. It's 3 hours one way. I'll be stuck there until evening, so I need you to give this folder to Plunkett. Mila says that he's leaving tomorrow, flying off on some conference, so I want him to get the folder today, okay? What do you have? I want the Jack Boyd case given special status. Oh, Lana, do you even understand what special status even means? I need access to the closed sections of the police department's archive. I need to be removed from all other cases. I need two assistants. I need support from Paulson. Lana. I need a surveillance team, a judicial order for the wiretapping of four witnesses. First of all, Emma Weinstein, and permission to search her. Lana, listen to yourself. What are you trying to achieve? Do you even understand what's waiting for you? It's one thing to drag all the witnesses through here 10 times. Plunkett is somehow tolerating that. But it's another thing to... Oh, God. If you... Why don't you do something... Something easier? More relevant. Have you looked at the papers recently, Reeves? No one's seen Jack Boyd for almost a year, and he's still on the front pages. Show me something more relevant. Oh, Lana, look, God knows, you did what you could. The asshole is already 8 months on the federal wanted list. The feds can't find him. And you, I mean, can you? You mind-fucked all your colleagues, mind-fucked everybody, one by one, through the whole police department. Plus any poor son of a bitch who ever saw him, talked to him, delivered him pizza, or checked his prostate. You went through mountains of documents, some of which you were not supposed to see, and I have always been ready to look the other way. Until you come You're not my boss, Reeves. I don't care if you looked the other way. I never asked you for help with the investigation, and I'm still not. Just give Plunkett the fucking folder and make sure he's sober enough to read it. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police 2. Jak tak patrzę, to nie wiem, czy Lana jest bardziej zdesperowana, czy zawzięta, ale Natalie Parter ma trochę racji. Im bardziej będzie w to brnęła, tym gorzej dla niej. Kurosawa nie przyjdzie, o, Sullivan też nie przyjdzie. Nie zostajesz w domu. Nie może zostać w domu. Kurde, teraz nie wiem, kurde, czy faktycznie zostali w domu, czy nie, bo... Kurde, nie pamiętam, który się tam zgłosił. To są jakieś pierdoły w ogóle, nie będzie typ, kurde, książki, książki prawa wolnego. Jeśli muszę zapłacić frajerowi, przygotuj się, przy nieleźnie wbijaj, otrzymam anonimową informację, dzięki której dowie się, gdzie cię szukać. 550 in progress. Naruszenie prywatności. Prowadzone do rzeźni świnie zostały wypuszczone przez grupę aktywistów. Niestety głodne zwierzęta zaatakowały swoich odpowodzicieli. No nie dziwię się. Dobra, pętnij, żeby się trenował, Ferretti. No, czemu mi zdjęło tego jednego? Dobra, Leite, bo ma zaraz level. I Jackson też puścimy. Dobra. Co my tu mamy? Łysy mężczyzna w t-shircie i shortach ukradł kobiecie torebkę i spokojnie usiadł przy pobliskim sklepie. Aha. Nie powiem, ciekawe podejście. Niektórzy sąsiedzi narzekają na głośny płacz i krzyki dziecka. Bosy chłopak w t-shircie i shortach siedzi na ławce i przelicza pieniądze z wyciągniętym na wierzch językiem. Podkradnij się, rozkaż się poddać. Ty, jesteś pewien, że to będzie sobie na taką pogodę? Nie ma dobrych negocjacji, ale Muradia ma zajebiste krycie, więc... 552, bang, bang, bagarang. Aresztowany. Ukazuje się, że jest upośledzony psychicznie, a jego opiekun niedawno zmarł.
wam to. 547 in progress. To troszkę szkoda. No ale cóż. Dobra, mężczyzna i kobieta wspięli się na chybotliwy drewniany płot, pod którym spaceruje stadło głodnych świń. Zrzuć go na to głuszający. Rzuć siodło na najbliższą świnię. Albo strzel w powietrze. Rzuć granat ogłuszający. 550 complete. Część świn padła na miejscu, leżą teraz w kałużach krwi, martwe lub oszołomione. Inne zaś rozbiegły się z dzikim kwikiem. Para aktywistów została ogłuszona i stanowią łatwy cel dla policji. No i pięknie. Okej, okay, pęknie dostaje punkcik, to niech ma szybkość. Ej, ale fajna muzyczka, kurde, leci. Jackson niech ma siłę. Przemoc. Przez otwarte okno niewielkiej przebrudzonej przyczepy dobiega przerażony głos dziecka. Tatusiu, nie, tatusiu, przepraszam. Drzwi są zamknięte na klucz. Wejdź przez otwarte okno, zapukaj, otwierasz policję, wyważ drzwi. Wyważ drzwi. Policjant wyważa drzwi. Wnętrze przyczepy jest ciemne, brudne i usłane opróżnymi butelkami. Chudy mężczyzna o zmierzwionych włosach zamierza się z pasa na mojego chłopca. Ogłusz mężczyznę pałką, dźgnij wielkim nożem, zastrzel. Dawaj go pałą. 534, complete. Chłopiec jest ciężko pobity, ale żyje. Dobra. No i whisky znalezione na miejscu. 553 in progress. Dobra, ludzie, wracać, bo muszę wysyłać. Jacyś dziwnie ubrani ludzie w pośpiechu wepchnęli do auta pewną młodą dziewczynę w długiej białej sukience. Dobra, to jest fałszywy alarm. Tutaj. Jest winny. Świetnie. No i ładnie. I pęknie teraz drugiej półki dostaje. Super. To niech ma w inteligencję. Powiedz pani, żeby lepiej w inteligencję przydzielać. Rosenkrantz niech ma w szybkość. Cierpliwość. On ma punkcik na Flarpot będzie chyba jednym z pierwszych liniarzy, którzy mieli wszystko na full. Jak tak patrzę. O, ale Edge on goni. O, kurde, nieprzyjaciela atleta daje. Dobra. Porodka niech ma strzelanie. Jakby to jest na bank fałszywy alarm. Bo pewnie idą na ten. Dokładnie. Ofiara nie została porwana. Uprowadzenie panny młodej jest wśród Kazachów popularnym obyczajem, a dla nowożeńców stanowi rodzinną tradycję. No. Ta długa biała sukienka mnie naprowadziła. Że to może być fałszywy alarm. Stary kościół, uzbrojony nastolatek żąda przekazania mu puszki z kościelnymi datkami, a żądać to on sam może. Dobra, Rotmana, Fletchera i Bercza jeszcze wyślimy. 519 in progress. Tu wiemy, co jest. Dom wczasowy Winter Nights. Nasz znalazłem się w tarapatach. Wszystko przez drewno o połowę, narobane, żebym miał czym palić w łaźni, a właściwie to przez inspektora, który przybył do Sharpwood po swoje pieniądze i z nudów postanowił przyjrzeć się moim interesom. Okazuje się, że pod siekiery moich pracowników wpadło kilka bezcennych dębów gerynbergijskich. Zazwyczaj śniamy po prostu jakieś iglaki, ale zdarza się, że rosną pomiędzy nimi właśnie te dęby, na co moi chłopcy oczywiście nie zwracają uwagi. Próbowałem wytłumaczyć inspektorowi, że żadni z nich leśnicy. Nie przyglądają się każdemu drzewu z osobna. Kiedy widzą pień, biorą się do robania i tyle. Nie tylko nie okazał mi zrozumienia, lecz także zaczął grozić grzywną, a nawet więzieniem. Czy mógłbyś wysłać jakiegoś funkcjonariusza, takiego, wiesz, przekonującego, żeby wyjaśnił mu pewne sprawy? Inspektor musi pojąć, że naszym lasom nic nie grozi, zaś policja ma wszystko pod kontrolą. Pomóż mi, a drzwi łaźni będą zawsze stałe dla ciebie i twoich pracowników otworem. Daj słowo, poczujesz się jak nowe narodzenie. Okej, no to wyślijmy może Flower Pot, bo mamy negocjacje na 3 punkty. To myślę, ona będzie spoko. I tutaj znowu na osiedlu. Mieszkańcy składają zażalenie, że na donośny, złowieszczy głos rozbijający z głośników ktoś za policję i zapewnia, że dojdzie do rozlewu krwi. Dobra, no to też brzmi trochę jak fałszywy alarm, no ale tego nie możemy zignorować. Bo kto wie, a już to jednak będzie coś poważnego. 523 in progress. Dobra, o, dobra, wrócili. Zobaczmy. Jaworowa. Sąsiedzi są zaniepokojeni krzykami, które dochodzą do nich z domu po drugiej stronie ulicy. Dobra, no to... Jak żeście przyjechali, to się proszę tym zająć od razu. Napad z bronią. Nastolatek, trzymając w drżących dłoniach rewolwer, celuje nim w księdza. Ten ściska w dłoniach puszkę na datki, a dzieciak krzyczy. Nie chcesz umrzeć? To daj mi tę puszkę. W kościele zebrało się sporo ludzi, którzy przyszli na nabożeństwo. Na każdej ławce leży jak na przy Biblii. Nawet obawiasz w ogóle ten rewolwer pajacu?
zaproponuj dzieciakowi kilka dolarów. Dobra, Fletcher, spróbuj zaproponować mu kilka dolców. 553 complete. Elo! Policjantowi udaje się przekonać podejrzanego, żeby się poddał fałszywą obietnicą pieniędzy. No i Fletcher ma punkcik, to niech ma punkcik w siłę. Jezus, inteligencja! Boże! Dobra. Na drewnianej scenie umieszczono dwie kurtyny i radio. Wszystko filmuje kamera na trójnogu. Z głośnika dobiega głos. Oto jesteś. Za jedną z kotar znajduje się mężczyzna siedzący na bombie, zaś za drugą manekin. Proponuję rozwiązać zagadkę za pierwszym podejściem. W przeciwnym razie ułatwię ci sprawę za pomocą detonatora. Niech snajper zbada miejsce. No tak, nie mam snajpera. Kurtyna po lewej czy po prawej? Nie, dawaj po prawej. Policja igra z ludzkim życiem i jakimś cudem nie zabiła. Kurwa, serio? Mężczyzna ten tenatorem wybiega z przyczepy. Strzel do mężczyzny z tazera. 519, complete. Policja oszłamia mężczyznę strzałem z tazera. Podejrzany pada na ziemię i gdy jego ciałem wstrząsają konwulsje, mimowolnie uruchamia detonator. Jedną część sceny rozjaśnia donosi wybuch fajerwerku. Okazuje się, że za obiema kurtynami zdawały się przywiązane do krzesła manekiny, a to wszystko to był tylko żart. No trochę chujowy ten żart. Dobra, ale mam tyle szczęścia, że nie było tam faktycznie ludzi. Kurde, ale nie spodziewałem się, że... ale to już jest druga albo trzecia akcja, kiedy przydoba mi się snajper na miejscu. Lombard Nibelungów. Świadek zgłasza, że ubrana w bluzę z kapturem dziewczyna weszła do sklepu z pistoletem w kieszeni. Dobra. O, pięknie! Jeszcze się jej ten... Jeszcze odnowiła sobie energię. Zatwiony panie nasz. Frajer dowiedział się, że policja sprawuje nad wszystkim nadzór i nie potrzebuje jego pomocy. Niech będzie się więcej mieszał w sprawę ośrodka Winter Nights. Pan Sigvaldason tak się ucieszył, że prawie mnie zmusił do wizyty w łaźni i odpalił saunę. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem w sobie tyle energii. Zajebiście. I medełko jeszcze. I 1300. Uuu, nice. Okej, okay, znajomi. Okej, okay, 1600. Ilu mogę ludzi wysłać? Tak, okej, okay, wyślimy. Zakupiono. 532 in progress. Dobra, czekaj. 535 in progress. Oj, dobra. Kolejna akcja z snajperem. Co jest, kurwa? Mężczyzna w brudnych szmatach dobija się do drzwi. W ręku trzyma reklamówkę, no to, że wystaje z niej odcięta noga. Nakaż się poddać. Gdzie masz coś? Nakaż się poddać. Ktoś ma dobre negocjacje? No nie bardzo. Dobra, Belmont, spróbuj. 523 complete. Okej, okay, udało się. Mężczyzna wykonuje polecenie policjanta, poddaje się i wyjaśnia zaistniałą sytuację. Od samego początku zżerała mnie zazdrość o żonę miejscowego rzeźnika. Kochali się jeszcze przed naszym ślubem. Dzisiaj znów się o to pokłóciliśmy i krzyknęła, że jej zdanie byłoby lepiej, gdyby ten rzeźnik zniknął na zawsze. Z tego, co po nim zostało, możecie sobie przyrzucić potrawkę. Co, kurwa? Co, gościu poszedł do rzeźnika i go, kurwa, pociął na kawałki? Jaki pojeb! Pieluchy znalezione. Inteligencja dalej, te punkcik. Dla Belmonta niech będzie punkcik w siłę. Ej, to było pojebane, kurwa, nie? Dobra, dalej. Dobra, stop, tutaj. Pijany duchowny próbuje zrozumieć pocisk altyrelijski. Co, typie, pojebało cię? Wiecie, już tak jeszcze sapero wzywanie solo robi. Napad zbrojny w ręku. Świadek zgłasza, że ubrana w bluzę z kapturem dziewczyna weszła do sklepu z pistoletem w kieszeni. Dobra, to już by to było. Dobra, Rosenkratz, Aranowicz, Shini, reszta jest zmęczona. Dobra, weźmy Duwala na wszelki wypadek. Dobra, ktoś tu wróci. Dobra, ci wracam. Ja pierdolę. Dobra. Wyślij trzech. No to akurat. Muzyka. A, okej. Okay. Jeszcze nie. Poczekajmy. Rozumiem, to muszę do końca dnia wykorzystać. Ale Lejty jest też męczona tego. Dobra, akurat wrócili. Kobieta zastrasza z scyzorykiem sędzie siedzącego na ławce nastolatka, który gra na gitarze. Dobra, Belmont, Gillenstern, Penkin, ten. Kurde, muszę Firepods wysłać. Chyba, że... czekaj. A sobie właśnie nie, sama nie da rady. Ale Penkina mogę jej wysłać na support, dobra. Pojedyncza żarówka zwisająca z sufitu ledwie oświetla wnętrze lombardu. Dziewczyna w kapturze trzyma na muszce kasjera, domagając się zwrotu naczelnika jej matki. Broń ma schowaną w kieszeni, widoczny jest jedynie jej zarys. Wygląda na rewolwer małego kalibru. Zastrzel,
powoli zbliż się za reszty, krycie się. Uda się? 553, gacja! Kieszenie miała broni, to jej palce udawały lufę. Co kurwa? To jaki prędy gość się na to złapał? Biżuteria znaleziona na miejscu przestępstwa. Shimi, to ma imię, wkrycie się, bądź ninją. Dobra, zrelaksuj się w łaźni, wyślimy tę trójeczkę. Okej, to jest jednorazówka, jak rozumiem. Czy mógłbym kupić to jeszcze raz? Zobaczymy. Znaczy może nie, może jak będę miał więcej niż pieniędzy niż mniej, to wtedy będę myślał o takich tych. Bo tak to mogę po prostu kilku ich wysłać do dołu. Chociaż ja pierdolę, jak oni są pomęczeni. To nie, to ja będę musiał im sporo, będę musiał ich ten. Będę musiał wysłać tam jeszcze kilku. Najlepiej. Dobra, pani Kranter rozmawiała z przyjaciółką przez telefon, gdy nagle usłyszała w tyle zimny męski głos. Wyrwę ci język, żeby mieć chwilę spokoju. Następnie nastąpiła seria trzasków, bądź są zerwane, pani Kranter spokoi się o przyjaciółkę. Dobra, no to Belmont i Dylan Stern i Ferretti. No bez jaj, ludzie! To jest to jeszcze. Tak. Nie wierzę. Ci są już wymęczeni. Dobra, YOLO. Lejte, proszę, nie zgin. Dobra, kupię sobie od razu... Aha, dobra, nie mogę, dopóki się jedno nie zrobi. Okej. Okay. Kobieta zatacza się z nożem w dłoni, wreszcie nienawidzę romansu. W końcu i tak zostaje się ze złamanym sercem. Na statek stoi na ławce, trzymając w ręki gitarę, próbuje się zasłonić. Podkradnie się do kobiety od tyłu, żeby ją ogłuszyć. Podaj mi tutaj gitarę, chce coś zagrać. Podkradnie się do kobiety. 532, complete. Pijana kobieta się przynosi, zostaje umieszczona w samochodzie, świetnie. O, kolejne whisky znalezione na miejscu. Pijany mężczyzna w sutannie z zapamiętaniem piłuje sterczący z ziemi pocisk altyrylicki. Pobliżu sobie dziewczynka i przyświeca winowajcy latarką. No co za debile! Ojczulku, wybiera się na świat, to może wybuchnąć. Podkradź się do pastora, każ pastorowi odłożyć piłę. Każ odłożyć piłę. 535, complete. Pięknie. Pijany duchowny wykonuje polecenie policjanta i poddaje się. Jak się okazuje, mężczyzna usłyszał gdzieś, że w porzuconych niewybuchach można znaleźć elementy z metali szlachetnych. Zawsze chciałem być poszukiwaczem skarbów, a nie pastorem. Gzurk trafił się... Sierocińca. Ja co za idiota, nie wierzę. Bo ja gdzieś usłyszałem, że to jest tak, ja gdzieś usłyszałem, kurwa, że bomba atomowa, jak wybuchnie i przeżyjesz, to możesz zostać Supermanem. Ale to też, ale to raczej nie jest prawdziwe. Dobra, Berge jest mega inteligentny, no to ja mam punkcik w siłę. Kurwa! Wiedziałem. Dobra, jest ranny, ale żyje, to najważniejsze. Oczko, panie nasz, co prawda pracuje pan u nas od niedawna, ale już da się stwierdzić, że solidny jest pana gość. Może chciałby pan posłużyć za egzaminie w oczko. To towarzyskie spotkanie żadnego hazardu. Stary szeryf Wells lubił przy kartach pogadać o tym i owym. Rozegrajmy jedną partyjkę na jego cześć. Dobra, czemu nie? Oczko na spoko gra. Dobra. A, dobra, ci zajadą, się tegują i wracają dopiero. Mężczyzna stwierdzi, że jego dom okradła jedna z lalek jego cu... Dobra, to jest fałszywy alarm. Napaść. Jezus, serio? Przyjaciółce pani Kranter nic nie jest. Głośna rozmowa, którą prowadzi przez telefon, przeszkadzała jej mężowi w oglądaniu meczu. Padł przez to w dni, wsteczał ją krzyż i następnie wyrwał kabel telefonicy ze ściany. Dobra, to. Więc za Freja. Pora przekazać Frejowi czek. Czy udało się zgonić należną sumę? Tak. Jack posłusznie zapłacił za ochronę Freja. Frytka. Ej, co? Jakim cudem?! Dobra, ile? 6 dni w szpitalu musi spędzić, dobra. Jaki to jest kurwa bez sensu?! Ile? I do full?! Nice! Okej, ale widzę, że najśrednio mogę to chyba raz, czy raz dziennie. Zależy kiedy wyślę, ale no... Najczęściej raz dziennie by to się udało, nie? Kurde, będę miał strasznie mało ludzi na kolejną zmianę. Dobra, kończymy dzień. Oczko. Partia trwa, dopóki ktoś nie wygra 5 razy. Znasz już zasadę gry w oczko? Musisz uzyskać sumę punktów w kartach jak najbliższą, ale nie przekraczającą 21. Okej. Okay. Dobra, daj. Okej, okay, styknie. Hello. Dobra, 1-0 dla mnie. Okej, okay, jeszcze jedna. Dobra, styknie. No, styknie.
Co? Ile to jest król warty? Czekaj. Tu jest 12, staje 11. No as jest wart 1, jak rozumiem. To jest 1. No król powinien być wart 13. A jest wart 12. A nie, czekaj, król 12. Król 12, dobra, to jest okej. Okay. Jest 2-0 dla mnie. Dobra, styknie. Remis. Aha, okej, okay. Remisu to nie ma punktu dla nikogo. Dobra, jeszcze jedna karta. 20, spoko. No i super, wygrywam. No i 3 do jaja, póki co. 20, no to styknie. Ej, fajne karty. Kurde. A co? Czemu as jest wart 11? Powinien być wart 1. 12, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Kurde. Dobra, 4-1 dla niego. Jeszcze jedno takie dobre rozdanie potrzebuję. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. No kurde. Nie mogła być ta piątka. Dobra, jeszcze jedna. Dobra, styknie. No ej, come on! Jak, bo on jeszcze ze mną wygra normalnie, bez jaj. 13, jeszcze jedna. Dobra, styknie. No styknie, mówię. Dobra, no i super. Ej, to bardziej jak 6 się liczy. Powinno być 4 i cyk. Dobra. Panie nasz, dziękuję za grę. Przyznam, że w międzyczasie po głowie chodziło mi coś więcej niż kartę. Sheriff Wells zawarł ze mną pewną niepisaną umowę. Za kilka dolarów ekstra miał we mnie wtyczkę na posterunku. Mogę również być pańskimi oczami i uszami. Oczekuję jednak zapłaty za swoje usługi. 500 dolców i zupa Loon Branch co tydzień. To chyba nie będzie dla pana żaden kłopot. Ej, dobra. Mamy wtykę. Zawlecze też nam sporo wpadło. Boże, ale to brzmiało totalnie jak fałszywy alarm. No to jak miałem na to zareagować? Dobra, weźmy sobie Titusa i Mulligana. Paralizator czy chcę kupować? Kurde, tego bym wziął, ale on kurde ma problem z alkoholem, nie? Ale to jest naprawdę dobry gliniarz, ale też jest nielojalny, więc... To jest kolejna kwestia, która mnie trochę... odrzuca. Dobra, weźmy te trzy paralizatory. Jak to wygląda? Dobra, Age, Fireproc przychodzą, Borotka zostaje. Rozenkrat niech odpocznie. Muzyka, Rockman, Jackson, Kurosawa. Ci też przychodzą, ci niech odpoczną. Nie mam żadnych detektywistycznych akcji, więc ci niech też sobie odpoczną. Ci niech przyjdą, no i ten niech odpocznie. Mam 13... Czemu to jest takie małe w ogóle? Mam akurat 13... Okej, okay, 13 z 25. Ponad połowę myślę, że się uda. O, znowu fabuła. Warren Nash. It's me, Jack. I have a strange question for you. How would you say your work is going? What are you talking about? I mean, I don't mean in general, just today. The work you did today, are you pleased with what you did? What kind of question is that? I'm talking about... I need to sleep, Lily. Jack, I'm not trying to... Cień wątpliwości, jeśli przez 3 dni z rzędu stracisz więcej zawleczek niż zarobisz, Lily nie będzie mieć innego wyboru, jak wezwać FBI. Aha, okej, okay, czyli dlatego był taki nawał roboty. Taka testówka miała być dla mnie. Ale jako, że ludzi miałem dużo, no to sobie poradziłem. Dobra, dzisiejsza zmiana. Szczydziel. Co, wszyscy mają granaty? Jackson ma. Ty, kurde, to się nazywa mieć więcej sprzętu niż mniej. Lubię to. Dobra, rozpocznij dzień.
Kurde, o Boże, ale to zjebałem. Kurde, mogłem wziąć trzech typa i ich wysłać do łaźni. Kurde. Dobra. Wieża ciśnień. Z relacji świadków wynika, że dziewczynka z długim czerwonym szalu spełniała na wierzchołek wieży ciśnień z zamiarem popełnienia samobójstwa. Dobra, no to wyślijmy tutaj całą tę ekipę. Niech to ogarną. No tak, Spurlock ma oczywiście zaś kurwa problemy. To niech wypierdala. Dobra, tutaj. Dla sprawiedliwości w Sharpwood stawię ostatnią linię obrony. Musi do mnie trafić dosłownie każda sprawa. Znam sekrety wszystkich mieszkańców, nawet te najmniej istotne. Za to właśnie całe miasteczko zgodnie mnie znosi. W przeciwieństwie do mojego wujka, wysokiego sędziego Josepha Trenta. On zapomniał o mnie dawno temu, a ja nie chciałbym pozostać mu dłużny w tej materii. Niestety z rządzeniem losu w parku, po którym lubię spacerować, podczas przerwy znajduje się tabliczka z jego cholernym imieniem. Kilka lat temu zamówiłem inną, taką z moim imieniem. Bądź co bądź, zrobiłem dla tego miasteczka naprawdę dużo. Nigdy jednak nie znalazłem nikogo, komu warto by było powierzyć za nie główny niedelikatnej natury. Mimo to założę się, że mógłby pan powiedzieć jednemu ze swoich najsilniejszych ludzi, by wspiął się na płot i podmienił tabliczki. Jeśli mi pan pomoże, zdołamy osiągnąć porozumienie w każdej sprawie, którą mi pan przedstawi. O ile dobrze zgaduję, wzrost skuteczności w postaci dodatkowych wyroków wskazujących znacznie uprościłby panu życie. Okej, ktoś silny, tak? No, H nie bardzo. Flower Pot jest silna. Laborotka jest też silna, to jego myślimy. Poczta. Jako samotna matka przywykłam do tego, że wszystko muszę robić sama. Pracować, utrzymywać dom i opiekować się synem Ziggym. Ostatnio kursuję jednak wyłącznie między robotą a domem i Ziggy tylko na tym cierpi. Udało mi się umówić go do lekarza w Ripton, ale nie mam pojęcia, jak to zorganizować. Nie mogę sobie pozwolić na tak długą przerwę obiadową. Nie chcę zamykać sklepu choćby na kilka godzin. Biznes się kręci, a ja powinnam odkładać pieniądze na edukację syna. Ale nie jestem też w stanie przesunąć terminu wizyty. Chciałbym zaproponować następujący układ. Użycz mi funkcjonariusza tyle przyjaznego, że nie odstraszy klientów, a ja pojadę do Ripton. W zamian dostaniesz najlepszą cenę na każdy produkt, który będę sprzedawać. Nie mogę ci niczego dać za darmo. Sam rozumiesz, biznes musi na siebie zarobić. Okej, czy rozumiem ktoś, kto będzie miał w miarę dobre negocjacje, jak rozumiem. No to myślę, Flower Boss będzie spoko. Tylko pytanie, ile jej w sumie nie będzie. Kurde, Age'a też mogłem wysłać. 569 in progress. Podejrzane zachowanie. Nauczyciel zgłasza, że bawiące się na boisku dzieci obserwuje podejrzany mężczyzna w płaszczu. Dobra, to nie brzmi jakoś mega podejrzanie, ale niech pojadą to sprawdzić. Okej. Okay. Panie nasz, gotowe. Nie rozumiem jednak tego zamieszania z Trentami. Park wcale nie był imienia sędziego Trenta, prawda? Czy może istniał inny wysoki sędzia Trent? Czy to znaczy, że nasz własny sędzia nie jest wysoki? Przecież tak się zawsze mówi, wysoki sędzia. Aha, okej. Okay. Dobra, myślałem, że będzie trochę inteligentny. Ale dobra, 3500. Już na kolejną... Już mamy połowę kolejnej kwoty. Czy kolejnego czeku dla Fraja. Dziewczyna stoi na... Dziewczyna wygląda jak facet. Na tym zdjęciu przynajmniej. Stoi na samej krawędzi. Jej jedwabny szalik powiewa na wietrze, ma też sporo rozmiarów plecak. Podkradnij się do tyłu, od tyłu, spytaj dziewczynę, co ma w plecaku, pozwoli jej skoczyć. Podkradnij się. No ale no, Ferretti ma tylko skradanie się na jeden punkt, ale nie wiem, czy to wystarczy. Ale dobra, spróbujmy. Zauważa skradającego się policjanta, jak skacze zwierzę, można jeszcze złapać jej szalik. Nie wiem, złap szalik? 529, complete. O kurwa! CO?! Nie, CO?! Nie, nie! Nie, kurwa, nie! Nie! Nie, 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 nie! Jeszcze, kurwa, raz, nie! Nie puszczę takiej akcji mimochodem! Nie! Jeszcze to raz! Może miałem tego nie robić, ale takich akcji nienawidzę! Wszystko poszło po myśli. Nie rozumiem, czym ta kobieta tak się martwiła. Ludzie po prostu wchodzili do sklepu, patrzyli na cenę, zdychali i wychodzili. Udało mi się przez cały dzień siedzieć na krześle i związek krzyżówki. O właśnie, może wiesz, jak będzie w Suahili Góra Lodowego Boga? Aha! Czyli akurat jak chciałem się pozbyć tej jednej konkretnej, to ona była na tyle była chujowa, że jej nie chciała. No ja pierdolę. Nie wierzę. Dobra, Flower Pots, weź się do niej podkradnij. 529, complete. Zajebiście.
łana i strzelanie. Okej, okay. Przedostatni punkcik dla Flower Pots. Kurosawa, niech ma punkt, myślę, wkrycie się. Kurde, Flower Pots będzie chyba pierwszym policjantem, który będzie miał wszystko na full, ale Age będzie pierwszym, który będzie miał 1000 profesjonalizmu. Policjant zjawia się na miejscu, w którym mężczyzna w płaszczu siedzi na ławce i obserwuje wychodzące ze szkoły dzieci. Włącz syrenę z parku radiowo i obserwuj mężczyznę, wyjdź z samochodu i podejdź do mężczyzny. Zaparkuj i obserwuj. 569 complete. Ej, ty jesteś poważny, kurwa? Czemu tu jest tylko jedna opcja? Dobra, trudno, tego już nie będę resetował, bo to jest pierdołowate, ale ja pierdolę. To jest takie spierdolone w niektórych momentach, jak tak patrzę na to, nie? Dobra, kupmy jedną taką właźni. Wyślijmy Rockmana, Penkina i... Chociaż czekajcie, wyślijmy ich na sam koniec. Na sam koniec ich wyślimy. Bo teraz póki co jest spokój. W pobliżu otwartego grobu stoi podejrzanie duży worek. Zdaniem naocznego świadka w środku ktoś mógł ukryć pocisk balistyczny. Saliwan? Tak. Kurosawa. Jezu, czemu ci ludzie są tacy chujowi? Ja tego nie rozumiem. Kilku chłopców grając w piłkę przypadkowo trafiło zaparkowany biały samochód. Włączył się alarm, właściciel auto wyskoczył z domu i załapał za ucho jedno z dzieci i zaśmiał je do środka. Dobra, no to niech jadą. Tak, Kurosawa robi problemy. Spurlock pojedzie. Co jest? Kurwa, nie tego typa przyjmę. Kino klasy B od John Slater. Panie nasz, zawsze marzyło mi się, by otworzyć kino, w którym można by oglądać największe hity wideo na żądanie. Krąg siekierę, kaleką katanę czy piekielny podmuch. Na pewno pan o nich słyszał, nie. Przybytek tego rodzaju nie zdoła jednak funkcjonować bez licznego wyposażenia, w tym przede wszystkim dużego telewizora, paru czystych z tych kaset VHS oraz przenośnej prądnicy chroniącej sprzęt przed zdarzającymi się skokami napięcia. Że już nie wspomnę o taśmach z filmami. Jeśli zechce mi pan pomóc przy organizacji, po wielkim otwarciu codziennie będzie pan otrzymał znaczną część utargu. Wpadnę do pana 7 grudnia, liczę, że do tej pory uda się panu zgromadzić niezbędny sprzęt. Skąd taki odległy termin? Liczę, że do tej pory uda... Muszę w międzyczasie znaleźć i wynająć odpowiedni lokal. Kino powinno się mieścić przecież w najlepszym miejscu, jakie ma do zaoferowania. Okej. Okay. Telewizor. Czyste VHS-y. Prądnica. I taśmy z filmami. O Jezu, serio? Zakładnicy? Akurat dłuższa akcja się szykuje. Drzwi domu są otwarte. Zaczęto słychać krzyki chłopca. Proszę, niech pan przestanie. W pobliżu stoi zaparkowany biały samochód. Co? Dźgnij biały samochód wielkim nożem? What? Nakaż przestępcy wyjść, wejść do środka. Nakaż przestępcy wyjść. 534, complete. No i co, chwilę później kusztyka, zanim chłopiec wynawiedza mocno mu w kość, ale dzisiaj będzie żył. No i cyk. Flower Pots ma na full. Rockman niech ma te podstawowe rzeczy do robienia wszystkiego, co chcę. No i niech ma w siłę. Pora wracać, bo jeszcze muszę to ogarnąć. Martwy dom. Co to jest za nazwa miejscówki w ogóle? Wow! Serio! No nie wierzę. Ja miałem Pekina na to wysłać, no ale trudno. Dobra. Rockman. Spurlock i Flower Pots niech idą. Co tam kombinujesz? Mam chłopaka i tylko on ma prawo położyć mi na goły tyłek. Co?
przyłożyć mi na goły tyłek witką, wtedy rzeczywiście tak na to pozwolę. Aha, dobra, no chciałem, żebyś się zrelaksowała, ale jak nie chcesz, to dobra, to pojedź dwóch. Dobra, resztę tu wysyłamy na akcję. Snajpera możemy też wysłać. Jacyś uzbrojeni pomyleńcy przypuścili szturm na kostnicę, żądając całego zapasu serum z martwych wstania, które według nich się tam wytwarza. Pracownicy zakładu próbowali im wyjaśnić, że nie mają o czymś takim pojęcia, ale w racie wzięli ich na zakładników. Podejrzani nie zamierzają opuścić budynku z pustymi rękoma. Ile? Gościu! Nie no, nie wierzę. Trzech typa muszę tam wysłać. Bo jeden się boi zarazków, a drugi, któremu się kura po co łapy. No ja pierdolę. Ja sobie ich zaraz chyba wymienię, bo zaczę mi już wkurwiać. Dobra, student medycyny. Robiłem badania do pracy dyplomowej i nagle sam prawie znalazłem się w worku na zwłoki. Okej, nie mamy kawy, to nie czytam. Matka zginęła dziecka. Przyszłam zidentyfikować zwłoki dziecka, ale uzbrojony mężczyzna zagroził mi drogę. Nie mam heroiny i sprzątaczka. Akurat zmawiałam podłogi, gdy do kostnicy wdarli się coś obłąkający i zaczęli się rządzić. Mamy biżuterię, dobra. Przez całe życie chorowałam w kostnicy jako sprzątaczka i przenigdy nie widziałam tu nic, co kojarzyłoby się pozytywnie. Zasadniczo zajmuję się myciem lodówek, w których trzyma się nieboszczyków, co by nie śmierdzieli. Czasami muszę przetrzeć podłogę, gdy jakiś studencik o wrażliwym żołądku zwróci drugie śniadanie. Mam z tym miejscem dokładnie jedno miłe wspomnienie. Otóż moja koleżanka z pracy z Niemcka odwieściła, że wychodzi za młodego obcokrajowca, mimo że jest w tym samym wieku co ja. Podobno planują piękny ślub. Rip to niewiarygodne. Może i mnie się poszczęści na starość. Złodziutka nawet zapytała mnie, czy zechce zostać jej druhną. Nie da się przecież mówić takie projekty, prawda? Zdążyłam już uszyć sobie sukienkę, ale potrzebuję jeszcze biżuterii, żeby nie dostawać od reszty gości. Jeśli uda się wam skończyć jakiś wany komplecik, wyjawię wam, gdzie ukryliście ci pomiędzy i w którym miejscu przy tym zakładniku. Okej, dobra, trzymaj. Kiedy się zjawili, mierząc do wszystkich zbrojni, właśnie opróżniałem wiadro z brudną wodą. Natychmiast zdałem sobie sprawę, co się dzieje, dlatego ukryłam się za lodówkami. Byłem świadkiem tego, jak po kolei przysłuchują i układają pięściami resztę pracowników kostnicy. Wciąż powtarzali, że zależy im na serum z martwych stania. W pewnym momencie przywódca tych szaleńców kazał zaprowadzić jednego zakładnika do stróżówki zaraz obok prosektorium. Innego więźnia zamknęli w pomieszczeniu w rogu, czyli w schowku, w którym zwykle trzymam mopy. W chwili, gdy zajmowałem się zakładnikami, wyrwałam stamtąd piorunem. Zajmowali się zakładnikami, przepraszam. Niestety przejście pomiędzy chłodnią a prosektorium było zabarykadowane. Musiałem improwizować. Nie wiem jak to możliwe, że wciąż żyję, ale przynajmniej będę miał co opowiadać na weselu. Dobra, co by mi ta powiedziała? Jak się niezauważenie dostać do kostnicy? A ten? Jak się dostać, nabywając kulki w łeb? Okej, czyli dają mi tak naprawdę podobne informacje. Dobra. Trudno. Poradzimy sobie z tym. Bo muszę jako sobie z tym poradzić. Ja mam tego trzech typiarzy, no to trochę nie ułatwia. Dobra, atleta. Może się poruszyć o więcej pól. Dobrze. Nakaz kapitulacji tak średnio. Włamywacz na pewno. Rozbiera i widzi pułapki. Szczerze, pułapek się tu nie spodziewam, ale może warto by, żeby to miał. Knockout. Ewentualnie. Chociaż cierpliwość. Dobra, zamiast myśliwego dajmy mu cierpliwość, bo to jest zajebisty perk. Stój, koleżko. Ej, to jest też dobre. Kurde. Tutaj o jedno lub więcej pól. Dobra, to weźmy to. Borodka. Oczywiście będziemy mieć womywacza. Knockout. Skoczek. I co tu jeszcze? O, i Atlas. To będzie też dobre. Spurlock, włamywacz, skoczek, knockout. I może cień? Dalej sięga wzrokiem seria. Gepard. Trzeba sobie mieć pocisku. Dobra, nie ma kameleona. Dobra, mam trzech typów i muszę sobie poradzić z ludźmi. Dyskretnie uratuj zakładników i bezwanie wszystkich podejrzanych. Okej, czyli najlepiej, żeby w ogóle nie rozległ się alarm. Dobra, Borodka, idź tu. Wróć, age, nie Borodka. Słuchaj, czemu tego nie mogę jakoś oddalić albo lepiej przesunąć? Ja to gówno widzę czasami. Dobra, Spurlock niech się przejdzie tu. Góra podejrzanych. Okej. Dobra,
jak rozumiem, tutaj nie muszę, wiecie, działać tak turbo po cichu, ale wypadałoby chociaż nie dać się załatwić, co? Dobra, tu jest spokój, to wejdź jeszcze tu. Oho, dwóch typa, świetnie. Dobra, to ten niech się strzai z tej strony. Tak, może otworzyć, tylko niestety zauważy go typ, a tego bym wolał uniknąć. Dobra, Spurlock, ty... Jak pójdzie tu, to będzie, to się, to ją zauważą. Dobra, niech pójdzie tutaj. Tak, wiem, żeby mu... O, granat? Aha, no tak, oczywiście. Dobra, nie, zakończ turę. Zobaczmy, co zrobią. Okej, nice, świetnie. Dobra, to ty podejdź. Czekaj, czy on ma cierpliwość? Ma, dobra, to ty poczekaj. Ty otwórz okienko. Dobra. On cierpliwości niestety nie ma. Granatu nie chce zużywać. Dobra, Spurlock. Podejdź. I jebnij go pał. Dobra, i na 3 tury jest wyłączony z gry. Dobra, mam nadzieję, że ten typ się nigdzie nie przesunie. Więc jedziemy. Dobra, został w miejscu. To świetnie. Teraz tak. Borodka, niech wykorzysta całą tą swoją cierpliwość. Nie. Wykorzystaj tę cierpliwość. Przejdź się tutaj. Okej, dwóch typa jest w tym miejscu. Trzech typa jest w tym miejscu. O, trochę gorzej. Dobra, jebnij go pałą. I teraz dobra, czy ja chcę się ukryć? W sumie wypadałoby, dobra. To ty się ukryj tutaj. Teraz ty podejdź tutaj, czy się schowaj? Może podejść, żeby już być gotowym na tego typa. Ty zaaresztuj tego. Cyk. Może go wykończyć, dźgnąć. No, przesłuchania nie ma. Szkoda. Dobra, to niech się schowa. Dobrze. Bardzo dobrze. Nie. Borodka, weź tego typa skój. Czy ja chcę rzucić granatem? No, nie powiem, byłoby to nawet dobre. Gdyby nie fakt, że byłoby też to trochę idiotyczne. Z jednej strony. Roger. Ten niech czeka. A ona niech się schowa tutaj. Dobra, ten w sumie niech też się schowa. Dobra, są kurde kamery, ale oni raczej z kamer nie będą korzystać. Jakim brandem gościu ich nie widzi? Nie mam pojęcia. Dobra, no to... Jeb go pałą! Teraz go skój. Bo nie musimy zacząć naćpani, kurde, przecież... Jak ona tego nie widzi? Dobra, mogę użyć cierpliwości? Nie mogę. Dobra, no to... Jak pójdę tu, to, będzie zauważony od razu. Ajajaj, Boże, strasznie głupie miejsce ustawiłem z tych ludzi. Dobra, on niech przejdzie tutaj. I niech to zostanie, a Spurlock... Spurlock niech go w sumie ubezpiecza.
O kurde. O kurde. Dobra, to nie. To Spurlock niech sobie przejdzie. Proszę, jakiś typ się tu przeszedł. Ten jest w miarę schowany, więc go raczej nie widać, ale no tego trzeba by też zdjąć. No okej, okay, dobra, on se mi się odwrócił jeszcze, to jeszcze lepiej. Dobra. H, kurde. Dobra, Borodka najpierw. A ta nie, bo H ma cierpliwość, ale nie może jeszcze wykorzystać. Dobra, to ty się Borodka, nie wiem, weź... Może... Przysuń tutaj. I zdzielę pałą. Ja mam nadzieję, że się nie ten... Nie steguje. Dobra, mega YOLO, Borodka nie, czy H niech tu idzie. Jest zakładnik, jakaś paczka i... O, dobra, coś mamy. I jest kolejny typ. Podczas misji masz szansę zdobyć materiał dowodowy. Dodatkowe szpargały w magazynie jeszcze nikomu nie zaszkodziły, prawda? W tym celu musisz zwyczajnie zanieść pudło do samochodu lub trzymać je w rękach do końca operacji. Jeśli obładowany policjant zostanie ostrzelany, odrzuci pudło na bok i mniej więcej nie będzie mógł go dźwigać. Okej, okay, good to know. Dobra, jeszcze nie wiedzą, że tu jesteśmy. To jest plus dla nas. Okej, okay, ten się zaciekawił. Tylko i wyłącznie, niech tak zostanie. W takim razie, wchodzimy tutaj. Jebniemy go pałą, żeby siedział cicho. Tego zakujemy. A drugim ruchem niech się nasz kolega przesunie tutaj bliżej. A Spurlock niech się przesunie tutaj. Dobra. To teraz tak, H. Niech się podejdzie tutaj. I jebnie typa pałą. Borodka niech podejdzie i zabierze paczkę. A Spurlock niech podejdzie tutaj. I zakuje typa. Dobra, czy... Jestem ciekaw, czy on by mógł otworzyć tę bramę? Czy nie bardzo? To jest do sprawdzenia na kolejną turę. Borodka niech się już tutaj powoli przesuwa. Raz, Spurlock niech mu wtóruje. Nie, H niestety nie może otworzyć tej bramy. A szkoda. Kurde, szczerze, przydałby się albo jakoś ich zajść od zewnątrz, albo najlepiej zrobić tego. Albo najlepiej ten. Jakoś odwrócić ich uwagę. Tylko szczerze, nie bardzo wiem, jak to zrobić, żeby od razu, że wiecie, tylko odwrócić ich uwagę, ale od razu nie ten, nie zaalarmować reszty. To jest taki drobny problem, niestety, mojego obecnego ustawienia. On się zamierza stąd ruszyć, czy nie? Bo naprawdę, że mnie typ już wkurzać. Dobra, Borodka, lecisz. I pałą w ryj. Dobra, nie, nie będę ryzykował.
będę ryzykował. Tematu ma jakąś zwiechę i tak lubimy go patrzeć na drzwi? Czy co? Czemu on ciągle patrzy na drzwi, Boże? Czemu on ciągle patrzy na to okno? Dobra, potrzebujemy wizji tu i tu. Kolejna paczka. Podoby się ją wyposażyć. Dobra, ten na dwa, ale niestety jedną akcję zużyjemy, żeby typa tu zgarnąć. Dobra, podejdźmy tutaj. Pewnie nie widzi. Dobra, kończymy turę. Dopóki nie... W sumie to jest to, bo ja nie mam pewności, czy to typa ten. Chyba widzę, jest dwóch typa, chyba nie zamierza się w ogóle stąd ruszać. Tu jest też goła ściana, więc dobra, Nate, wchodzisz. Jebiesz typa pałą. Dobra, ten niech tutaj się przeniesie. I pierdolnie tego typa pałą. A ta może teraz otworzyć. Bardzo ładnie. I przede wszystkim po cichu okno. I wejść do środka. Ten jest wyłączony. Jeden jest przy zakładniku, tutaj obok, dokładnie w tym miejscu. Ciekawe, ilu typa jest w tym miejscu. Dobra, Duval, z ciekawości, co on robi? Osobnie nie wykorzystam go ani razu. Dobra, dajmy to. Jezu Chryste, on serio może tak patrzeć? Congratulations, you played yourself. Ja nie mogę, po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że mogę mieć wizję od razu, gdziekolwiek chciałem, tylko dzięki snajperowi tego nie sprawdziłem. No ale tak, przecież jestem debilem. Nie, Boże, paczkę miałeś wziąć. Dobra. Ty. Jego. Skuj. Dobra. I czy może przesunąć się od razu w to miejsce? No nie bardzo. Orodka może, no to nie idzie. Dwóch typa tu mamy. Dobra. Dobra, ten tu zostaje. Podejdzie tutaj. No i czekamy. Ten się lekko rusza. Ten się też lekko rusza. Dobra, ma ktoś ta... Tu jest też paczka jeszcze. Ma ktoś taser tak z ciekawości? Nie tu. On ma taser. To ma gaz pieprzowy. To ma tylko granat ogłuszający. Dobra. Borodka mógłby przejść tutaj, albo tutaj go pierdolnąć pałą. Bo ten by go pewnie zauważył. No ale dobra, YOLO. Dobra, ten nie widzi, ale tamten nie. Napierdalamy tego pałą. Dobra, paczki weźmiemy na koniec, bo jak to jest? Że muszą trzymać wszyscy te. Bynajmniej muszą trzymać, więc spoko. Zresztą dobra, Edge niech już to weźmie. Już podniesie tę paczkę. A Spurlock niech się przeniesie. Tutaj. Nie mam bladego pojęcia, jakim cudem on nie widzi, że z tym tyłem jest coś nie tak. Dobra, Edge niech powoli stąd wychodzi. Z tą paczuszką. Dobra, Spurlock No nie podejdzie niestety. Boże, szkoda, że ona nie ma gazu pieprzowego. Dobra, ile ten? Jeszcze przez dwie tury. Dobra, to ty podejdź. I zdziel tego typa pałą. Wyłączamy go z rozgrywki. Okej, okay, ona może podejść zaaresztować tego w takim razie. Świetnie. To aresztacja.
Dobrze. Ten zostaje przy zakładniku raczej się w ogóle nie będzie ruszał. Ale warto mieć zawsze na oku takiego kagatka. No dobra, bo tego może pójść sporo go zaaresztować, więc... Właśnie, bo Rodka tutaj ma widok na tego. Spurok niech tutaj zaaresztuje. Ja się stałem, czy oni trytytkami, kurde, z tego wują? Czy oni mają naprawdę aż tyle kajdanek przy sobie? Bo z tego, co ja się orientuję bynajmniej, no to gliniarze mają... chyba tylko jedną parę kajdanek przy sobie na służbie. Chyba, że ja czegoś nie wiem. A to w sumie jest bardzo możliwe. Dobra, podchodzimy. Zdzielamy typa pałą. No i super. Dobra. To teraz musimy tylko pozabierać te paczuszki. Ten jest wyłączony. Spurlok niech tą paczkę podniesie. Choć w sumie, dobra, bo nie, bo jest powiedziane, że muszą, znaczy, że będą trzymali paczkę. Nie muszą zanieść jej konkretnie do radiowozu. Więc dobra. Dwoje trzymają, no to Borodka niech tego typa w takim razie skuje i to powinno zakończyć akcję i dać mi dwie paczki do wodu. Plus ta jedna, którą dałem już do radiowozu. Do wodów czy tam przedmiotów. I zobaczmy. 12 aresztowanych, nikt nie zginął. Antybiotyki. Raz, dwa. O, i akurat heroina. Świetnie. Dobra, no to Age ma punkcik, ma skoczka. Borodka niech ma w negocjacje. Kurde, ten nakaz kapitulacji bym chciał nawet przetestować, tylko nie jestem pewien, sobie, jakby to działało. Nie, tak dla mnie spoko. Okej. Okay. 70 kapsli, nice! No, najwięcej 12 oczywiście dzięki tej akcji. Jeden uciekinier. Zobaczmy. Gaz, kartridże bierzemy. W ogóle patrzcie, jakie to jest rozbieżność. Kart do tazera za 1, a gaz za 3. XD. Okej, okay, ta jest. Wszyscy są lojalni, ale tej nie biorę, bo po pierwsze jest za droga. Po drugie ma problem z alkoholem, więc bierzemy Bradiego i Fraziera. Kurde, strasznie mi się podoba ta animacja, jak tak leci do góry. Piękne to jest. Dobra, i zmianę ogarniamy. Bo wiecie, ta łaźnia to jest fajny pomysł, tylko to jest takie mocne pół na pół. Bo z jednej strony możemy wydawać pieniądze, żeby ludzie normalnie... Co jest? Dobra, zaraz, bo zapomnę, co chciałem powiedzieć. Możemy wysyłać ludzi do łaźni, żeby byli dostępni od razu tego samego dnia w pełni sił, żeby mogli na przykład ich dwa albo na trzy dni z rzędu wziąć do roboty, jeśli są lojalni oczywiście. Ale z drugiej strony potrzebujemy pieniędzy dla Fraja, co nie za dwa tygodnie, tylko co tydzień, więc trzeba naprawdę dobrze to balansować, więc czasami lepiej sobie odpuścić łaźnię, a ludzi wysłać normalnie do domu, żeby sobie odpoczęli. Dobra, kończymy dzień i mamy fabułkę. A ten materiał ma półtorej godziny? Co? Kiedy to minęło? Do you live here, old man? Proszę, ktoś nam pomógł. Go home, Mr. Boyd. Who am I talking to?
My name is Colonel Liam Henderson, but as you can see, we'll have to do this some other time. How do you know my name? I think there are only two of them, but best be safe. Check the area and tell Mark to shut off that engine. Someone will have to stand watch here until morning. Hey! I'm talking to you! Go home, Mr. Boyd. Lock the door, stay away from the windows, don't come out till morning. We'll talk another time. Liam Henderson. Kurde, z jedynki takiego typa nie kojarzę, czyli to jest ktoś nowy. Jest 1 grudnia. W grze, bo ja już mam 7 grudnia, kiedy to nagrywam. Zobaczmy to jeszcze do końca. Kartoteka będzie sprawdzał? Czy archiwum policyjne? Liam Elmore Henderson, emerytowany pułkownik, mężczyzna, 52 lata. Status na wolności, podejrzany o udział w licznych przestępstwach, brak konkretnych dowodów oraz obciążających zeznań. Zarzucane przestępstwa, przemyt, handlarz, porwanie, morderstwo, szabrownictwo. W wieku 19 lat zaciągnął się do... Co jest? Do piechoty morskiej tam było. Aha, okej, okay, coś się zjebało. Time for hot chocolate. Don't pay any attention to me. I'll evaporate in a second. Kim ty jesteś? Who are you? No I'm Sean Moreno, secretary. And dispatcher, office manager, sometimes even the plumber. I have a very wide range of responsibilities. It's easier to say what I don't do. What, and delivering hot chocolate to the offices? Is that one of your duties? No. Well, not usually. But I thought that this morning you might need a big mug of something warm. It's easy to catch cold from lying down in the snow at night. And we don't need you catching cold, right? Oh, that was one cold night. Oh, if you ask me, all nights are cold. What are you talking about? Here, hot chocolate with maple syrup, red pepper, and herbs. I should think I can manage to make this drink. You can't survive in Sharpwood without it. But I won't give you the exact recipe. Don't even ask. I didn't know what kind of cupcakes you like, so I brought a few. There's more chocolate in this one, less in this one, and there's no chocolate at all in this one. But there's little nuts. Very tasty, but they get stuck in your teeth, so be careful. Oh, yes, and your revolver. I cleaned it up. Shines like new. If you need any bullets for it, Mr. Boyd, just... Who are you? Like I said, Mr. Boyd, I have a wide range of responsibilities. Secretary, dispatcher, manager, plumber, and Colonel Henderson's bitch? That about right, you fuck? That about it for your responsibilities? Think you can come into my office like that and call me Mr. Boyd, you fucking piece of shit? There aren't any bullets in it, Mr. Boyd. Oh, well, you want to see what I can do to you with a pistol with no ammo, you fuck? I'm a man of many talents, just like you. I have no doubt, Mr. Boyd. Actually, I'm a big fan of your talents. You're a legend, Mr. Boyd. I look up to you. What are you going on about, you dirtbag? It's what you did in Freeburg. All the plans, the whole operation. The story about the antique weapons, the Japanese businessman's money, the park construction project. I can't pick a favorite. Well, it's probably that case with the De Vroom painting. Oh, that was top class. You're the only man who's ever turned corruption into art. If someone were making a film about you, Mr. Boyd, I would... Listen to me carefully, secretary, dispatcher, manager, plumber. I don't know what you read here in the newspapers, and I've got no idea what your boss could be dreaming, but you got me wrong, okay? I was a scapegoat. I once let motherfuckers like you manipulate me, but I learned my lesson. So if you're gonna threaten me, you better just get it over with. No one's threatening you, Mr. Boyd. It's quite the contrary. Once you get to know Colonel Henderson better, you'll see you have nothing to fear. Like I said,
I appreciate your talents, and Colonel Henderson appreciates them too, believe me. Now, it's a lucky thing you arrived in Sharpwood when you did. The key you used to open my office. Leave it and go. You do know that I have copies, right? I could make 100 more. I said leave the key and go. If I see you in my office again, you will drown in a mug of hot chocolate. I promise you that. You have nothing to fear, Mr. Boyd. You're safe here. No nie. O kurde, Percy! Ej, jak. Znaczy, nie ma bada, że to jest ten sam, nie? Ale to jest fajne nawiązanie. Kurde, jestem naprawdę ciekaw, co się kurde ten. Jestem ciekaw, jak się rozwinie ta sytuacja z całym pułkownikiem. Poczekamy, zobaczymy. Okej, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police 2, w którym będziemy ogarniali dalej Sharpwood, ale też będziemy musieli jeszcze bardziej zarabiać pieniądze, bo mamy niecałe 9 tysięcy, a mamy jeszcze, włączając ten dzień, 6 dni, żeby nazbierać kolejne 20 tysięcy dla Fraya, żeby nas nie zgarnęli federalni. YOLO, zobaczymy. Ode mnie to będzie tyle póki co. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!